Cześć! Razem z Whisky in the Jar przygotowaliśmy dla Was serię specjalnych challenge, których do wygrania jest zaproszenie do Whisky in the Jar o wartości 250 zł. Challenge będą w wersji dla zaawansowanych i mniej zaawansowanych. W wersji dla zaawansowanych macie 3 minuty, żeby przepłynąć 500 metrów na ergometrze wioślarskim. Do końca czasu robicie burpee z przeskokiem przez wiosła. W wersji dla mniej zaawansowanych również macie 3 minuty. Również macie do przepłynięcia 500 metrów na ergometrze, ale do końca czasu robicie kroki z kettlem w pozycji do goblet squat. Kettle ciężarze 20 kg dla panów, 12 kg dla pań. W wersji dla zaawansowanych macie 3 minuty, żeby przepłynąć 500 metrów na ergometrze wioślarskim. Przy ustawianiu wiosła bardzo ważne, żebyście ustawili wiosła w ten sposób, żeby odliczało wam metry od 500 do 0. Gdy skończycie, schodzicie z wioseł, wykonujecie burpee z przeskokiem przez wiosła. I tu najważniejsze jest, żeby w momencie, gdy padacie na ziemię, wasza klatka piersiowa dotknęła podłogi, a przy przeskakiwaniu obie stopy razem oderwały się od podłogi i razem wylądowały po drugiej stronie wioseł. W wersji dla początkujących ustawiacie wiosła dokładnie w taki sam sposób, jak w wersji dla zaawansowanych. Przy wykrokach z kettlem bardzo ważne jest, żebyście trzymali kettla goblet position, czyli przy waszej klatce piersiowej. Kettle może być odwrócony dękiem do góry bądź do dołu, jak wam jest wygodnie. A przy wykroku najważniejsze jest, żeby w pozycji wykrocznej kolano dotknęło podłogi, a przy pozycji, gdy wracacie, obie stopy, żeby znajdowały się w jednej. Powodzenia!